ma czegoś takiego, że ciebie można sobie w jakiś sposób zdmuchnąć z systemu tego świata. Nie. Bóg stoi za tobą. Jest napisane, że kto dotyka ciebie, Jaszby dotykał źrenicy jego oka. Źrenicy oka. Źrenicy oka. Co to oznacza? To znaczy, że wszelkie demoniczne siły, które podchodzą do twojego życia, są skazane automatycznie na porażkę i zginą w twoje ręki. W twoje ręki. Dlaczego? Bo Bóg udzielił ci do tego siebie. On dał ci swoją władzę, swoje możliwości, swoje umiejętności. To dał tobie Bóg. On się z tobą podzielił władzą we wszechświecie. Żeby tak mówić, trzeba rozumieć, czym jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie to nie jest naprawa człowieka. Nowe narodzenie to jest zmiana wewnętrzna. To jest śmierć starego i urodzenie się nowego. Ja nie jestem starym, naprawionym człowiekiem. Ja jestem zupełnie nową konstrukcją. Nową konstrukcją. Nową. Jesteś nową konstrukcją. I dlatego Bóg nie dzieli się swoją władzą ze starą konstrukcją, tylko z nową konstrukcją. Dlatego jest napisane, żyję już nie ja. I to jest greckie słowo ego. Nie żyje już moje ego. Rozumiesz? Ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest życiem w wierze, czyli w pewności. Jest życiem w wierze w Syna Bożego. Tak? Który umarł zamiast mnie. Co to oznacza? To znaczy, że ja nie umrę. Jestem nietykalny, jestem nieśmiertelny. Diabeł nie może mi nic zrobić. Rozumiesz? Dlaczego? Dlatego, że on jest pokonany, a ja jestem wykonawcą woli Ojca. To ja w tej chwili sprawuję rządy nad demonicznymi siłami. To ty sprawujesz rządy nad demonicznymi siłami. Nie one nad tobą. Nie one nad tobą. To nie grzech panuje nad tobą, tylko ty nad grzechem. Rozumiesz? To nie pożądliwość panuje nad tobą, tylko ty nad pożądliwością. Rozumiesz, o co tu chodzi? To nie diabeł panuje nad tobą, tylko ty panujesz nad diabłem. Diabeł to jest pokonany przeciwnik. To jest ktoś słaby. To on nie jest silny. On jest kłamcą, ale nie jest silny. Rozumiesz? Jest kłamcą, ale nie jest silny. Wiecie, kiedy byłem w grupie przestępczej, to tam było tak, że ludzie pokazywali się, jacy są, że są wielcy. Oni dużo ćwiczyli. Dużo ćwiczyli, koksowali się, rozumiesz? Wyglądali strasznie, zachowywali się strasznie. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Dlatego, że większość z nich się bała. Bali się. Chwalili w gasie w tym chorym świecie. Dlatego się zbroili. Zbroili się. Zbroili swoje systemy myślowe. Zbroili się. Byli wielcy, otaczali się ludźmi różnymi. Wiesz, o co chodzi? Zbroili się w broń, zbroili się w pieniądze, zbroili się. I pamiętam, jak się tutaj całkiem niedaleko, paru takich wielkich gangsterów się zebrało, w tym tutaj budynku takim szklanym tam stoi. I oni się tam zebrali i mieli takie spotkanie. A w tym czasie w jednym z podwarszawskich miast powstał pewien człowiek, też przestępca. Był mały, chudy i nikt go nie znał. Ale on miał pewne założenie. Wiecie, jak on miał założenie? Ten facet postanowił sobie przejąć rynek pewien. I wiecie, co on zrobił? Ten mały, chudy człowiek wziął takich paru chudych jak on, którzy go słuchali, wzięli karabiny Kałasznikowa, w biały dzień weszli tutaj do tego wieżowca i wszystkich zabili. Wow! Jak on osobiście widziałem tego człowieka, on jest taki, jest wegetarianinem, waży 60 kilo jak się spoci. A wziął ich wszystkich rozwalił. Wiecie, dlaczego on ich wszystkich rozwalił? Dlatego, że on miał w sobie coś, czego oni mieli. To jest negatywny przykład. Ale ten przykład obrazuje nam pewną rzecz, że tak naprawdę diabeł w twoim życiu jest tylko tym, który ciebie straszy. On nic na siebie nie ma, bo to ty posiadasz absolutnie pełen autorytet, rozumiesz, możliwości, siłę, umiejętności. Czemu? Bo to w tobie jest Bóg, a nie w nim. To w tobie jest Bóg, to w tobie jest Bóg. Wielbimy Boga, wywyższamy Boga. Wiecie co? Kiedy my uwielbiamy Boga, to jest atak. My atakujemy piekło. My w uwielbieniu swoim niczego nie wywalczamy od Boga. Ja w ogóle niczego od Boga nie wywalczam. Ja nie wypraszam niczego od Boga. Wiecie dlaczego? Bo ja wszystko mam. Ja w ogóle bardzo mało proszę Boga. Ja nie pamiętam, jak dawno prosiłem o to w ogóle Boga. Nie pamiętam.
Panie, daj mi to wszystko, bo ja mam. Ja wstaję rano i ja wiem, co ja posiadam. Co robię? Wielbię Boga, wywyższam Boga, chwalę Boga. Dziękuję Mu za to, co mam. Nie widzę jeszcze, a już dziękuję. Tańczę w szalony sposób, oddaję Mu chwałę. Rozumiesz, jestem wolny w tym wszystkim. Co to jest? To jest atak na świat zewnętrzny. Świat zewnętrzny do Ciebie mówi, jesteś słaby, jesteś pokonany, jesteś niczym, ulegniesz grzechowi, ulegniesz kryzysom, ulegniesz takim rzeczom, ulegniesz innym. A religia Ci wmawia, że to jest narzędzie Boga, by Cię wyszlifować na świętego człowieka. Taki układ jest. To jest układ między światem a religią. Wiesz, o co chodzi? Jedno wielkie bagno. Prawda jest taka, że Ty wstajesz rano, jesteś absolutnym zwycięzcą. Absolutnym zwycięzcą. I ja chciałbym, żebyś dzisiaj w tej mentalności nie tylko pozostał, ale wzrastał. Żebyś już z tego miejsca, w którym jesteś teraz, wzrastał w mentalności zwycięzcy. Jesteś zwycięzcą, po prostu. Nawet możesz tego nie odczuwać. Możesz zastanawiać się, jak to jest możliwe, przecież ja ponoszę tyle porażek. To nie jest ważne, jakie porażki ponosisz. Ważne jest to, co ty robisz, rozumiesz? Jak ty wstajesz, jaki ty materiał źródłowy bierzesz do swoje ręki. Jaki ty materiał źródłowy wkładasz do swojej głowy? Ja nie liczę porażek w swoim życiu. Nie wychwalam diabła. Ja buduję na zwycięstwie. Ja mam mentalne zwycięstwo. Dlaczego? Bo wielki zwycięzca zamieszka we mnie. Diabeł nie jest silny. Demony nie są silne. Nie ma potrzeby, ludzie mówią, walczymy z demonami. Ja mówię, ale z czym chcesz walczyć? Powiedz, ja się walczę z demonami. Ja też walczyłem z demonami, z tym, ale ja się nawalczyłem, napociłem, napuściłem. Słuchajcie, ja po prostu byłem, nie wiem, mistrzem regionu w walce z demonami człowieka. Co ja nie robiłem z tymi demonami na człowieka? Wszystkie je znałem po imieniu. Kiedyś burzę mi powiedział, ty mówi tyle imion, tych znasz, mówi, a pamiętasz, ja powiedziałem, że jest tylko jedno imię pod niebem, który jest ratunek. A na groba ty się tych imion tam uczysz. Wiesz, co to chodzi? Ja to co się uparł na tym. Weź się w garść. Nawróć się. Ja się nawróciłem ze swojej walki z demonami. Rozumiesz? Więc ja wiem, że diabeł to jest gita pała i nic więcej. Nic z tobą nie prezentuje, nic. Nic. W ogóle z tobą, on z tobą nic nie prezentuje. Żebyśmy to zrozumiały, w ogóle nic. On nie posiada niczego. To jest piękne słowa Jezusa, że przychodzi zły, ale on nic we mnie nie ma. W ogóle nic. Więc mówi, dobra, dajcie spokój, chłopaki, nie cieszcie się z tego, że tam demony wymetacie, bo to jest norma. Utrawienia chorych, wymetania demonów, wskrzeszania zmartwych, to się powinno uczyć na szkółkach niedzielnych. A nie pierdoły, proszę Ciebie o wielbłądzikach i o ziołkach, które tam dzieci wyglądają w głowę, do Ciebie i głupotę. Dzieci, słuchajcie, kiedyś jesteśmy w wielkim mieście, przyszła matka z głuchą dziewczyną. To znaczy, ma głuche dziecko, to się po prostu, da się wierzącym człowiekiem, a nie ma się świadomości o tym chodzi, to się codziennie błaga Boga, żeby dziecko słyszało. No i ona przyszła z tym głuchym dzieckiem. Ja zrobiłem wszystko, co porządny charyzmatyk powinien zrobić z tym dzieckiem. Ty krzyczałem wszystkie prawdy, kładłem na nią ręce i tak dalej, namaszczałem ją olejem, co ja tam nie robiłem. Wyjmowałem ten aparat, wkładałem, wciskałem, ach, nic się nie dzieje. I Duch Święty do niej mówi tak. Powiedz swojej, zapytaj cię ktoś tutaj z kościoła, w którym jesteś, przez kogo się przejawił przynajmniej jeden raz dar uzdrawiania. A po drugie powiedz swojej córce, żeby podeszła do ciebie, Sara, to było rok temu, to miała tam 6 lat, będzie podeszła i położyła na nią ręce. No i to co, powiedzmy, ta pierwsza informacja no, była dalej do przyjęcia, natomiast druga informacja była absolutnie sprzeczna z moją religią. Ja nie ma religii jako. Tyle nas tu siedzi, tyle mamy różne religie, różnych religii, skłonności. Musimy z tego pokutować wszystkiego. No i oczywiście, chciałem powiedzieć, precz szatanie, bo mi przeszkadza w usłudze. Ale w tym momencie wstała jedna osoba i mówi, pastorze, mam takie wrażenie, że powinieneś powiedzieć swojej córce, żeby wstała i położyła rękę na mnie. I od razu pokutowałem, bo jest bardzo ważne, że od razu pokutować. Pokuta to jest natychmiastowa reakcja. To jest odwrócenie się od toku myślowego, który był chory. Tak? Tutaj nie potrzeba łez, tutaj nie potrzeba leżenia w popiele. To jest decyzja. Popełniłeś błąd celowski. Powiedziałem do Sary, Sarciu, chodź. Sara, tam połóż na dziewczynkę rękę. Natychmiastowo zrobić. Rozumiem to. Dlaczego tak jest? Dlatego, że on zna
wszystkie metody i triki diabelskie. Święty Bóg to zna. I On jest z Tobą w ustawicznej łączności. On jest w Tobie. Uświadom sobie, że Bóg jest w Tobie 24 godziny na dobę. On do Ciebie mówi, On chce z Tobą być blisko, On chce siedzieć z Tobą na ławce, On chce po prostu się do Ciebie przytulać, On chce do Ciebie mówić prawdę, On chce Cię korygować. Rozumiesz, o co chodzi? On tego w ogóle chce. Przez cały czas, 24 godziny na dobę. Musisz się z tym, jakby człowiek, który się narodzi z Bożego Ducha, już nigdy nie jest sam. Nawet jakby czasem chciał pobyć sam. Ludzie czasem chcą pobyć sami. Mówi, skoczę sobie w ciało. Szybko wpadnę w ten świat, zrobię jakiś szybki numer. Nie możesz zrobić szybkiego numeru. Jeżeli grzeszysz, nawet Bóg jest z Tobą. Chcę Cię uświadomić. Jeżeli popełniasz grzech, to Duch Święty dalej siedzi w Tobie. A więc pamiętaj, zastanów się nad tym. Kiedyś Derek Prince został zapytany, czemu nie chodzi na różne filmy do kina. Derek Prince mówi, wiesz, mówi, bracie, nie mogę tego zrobić duchowi w ten temat. To bo kurczę, do kina idę ja i Duch Święty. I jeszcze ja to jakoś to zniosę, co będzie na tym filmie. Ale po prostu tak go kocham, że nie chcę mu robić przykrości, to nie chodzę i nie oglądam tych rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, jeżeli narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to nawet jeśli grzeszysz, Duch Święty jest w Tobie, on się nigdzie nie wybiera z Ciebie. Możesz potem mieć z Nim brak relacji, znaczy inaczej, możesz nie słyszeć, bo Cię potępienie zagłuszy, bo coś tam, rozumiesz? Ale on nigdzie z Ciebie nie wychodzi. Te teorie, że Duch Święty wychodzi i ludzie czytają potem Psalm 50, tam któryś mówi, przywróć mi swojego Ducha Świętego. Ja mówię, ale Ty, Dawid nigdy nie był narodzony z Bożego Ducha. Rozumiesz mnie? Przecież to był człowiek nie narodzony z Bożego Ducha, bo Chrystus nie był uwielbiony przed swoją śmierć i zmartwychwstanie, dlatego Duch Święty nie był dany, a więc nikogo nie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. A więc Dawid miał relację z Bogiem z zewnątrz. Jak miał? Z zewnątrz, niech se leży. Nic mu nie będzie. Nie wlewaj mu do tego, bo się wydusi. To później nie weźmie do domu, jak ma w górze, nie wlewa. Duch Święty nie wybiera się z Ciebie nigdzie. On po prostu jest z Tobą ustawicznie. On z Tobą jest ustawicznie. Ludziom się nic nie dzieje podczas, wiecie, na naszych spotkaniach ludzie różne rzeczy robią. Na przykład leżą czasem pod ścianą na nabożeństwa, a pójdą spać. Ja mówię, śpij z Bogiem. Byle Bożej obecności se leżysz, to nie ma w ogóle znaczenia, czy Ty leżysz, siedzisz, stoisz. Pamiętaj, Duch Święty po raz pierwszy na ziemię stąpił, a oni wszyscy siedzieli, a to wiesz, że oni nie siedzieli tak, tylko leżeli na półmotach. Tam nie było stąpów w ogóle, tamtych czasach, wiesz o tym? Oni leżeli, podpierając się jedną ręką tutaj, a ich nogi były przy nosach innych. Dlatego się nogi wtedy myło. Dlatego można było się wspierać na piersi drugiego człowieka. Dlatego Jezus sobie leżał, a Jan trzymał mu tu głowę. Rozumiesz, o co chodzi? To tak wyglądało. Dlatego ludzie, w ogóle można leżeć, ktoś chłopi się temu w ogóle to nie przeszkadza. Pamiętaj, w Starym Przymierzu trzeba było stać przed Bogiem. Ale w liście do Hebrajczyków jest napisane, że nasz arcykapłan Jezus tam wszedł i usiadł. Także to w ogóle, jesteś w namaszczeniu, jesteś w Bożej obecności, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest z nami, On się nigdzie z nas nie wybiera. Bądź w tej mentalności 24 godziny na dobę, czy czujesz, czy nie czujesz, Bóg jest z Tobą. Ty nie musisz mieć żadnych wewnętrznych przeczuć, żeby na przykład komu na kogoś ręce kłaść i go uzdrowić. Czasami ludzie pytają, a co Ty czujesz, jak usługujesz tam i tam? Ja mówię, wiesz, to nic nie czuję. Czasem to się takie głupoty mi do głowy przychodzą, że ma tylko. Po prostu. Kiedyś na jednej osłudze bym, ja się tak wewnętrznie się modlił, mówił, Boże, żebym nie zemdlał, bo tak się, ludzie byli uzdrawiani, a ja się tak słabo czułem, że mówię, Boże, bo tutaj padnę, bo to słabo, słaby kaznodzieja, Pan. Tutaj może dać. Kiedyś tak Paweł padł w Galacji. Rozumiesz? Przynieśli go, w ogóle wiecie, wiecie, ten Paweł robił, leżał u nich, u tych galatów, Ewangelię głosił. Chory apostoł, wiesz, nie? Przyszedł do nich, w ogóle dopiero go wydzielentowali, a dzięki Bogu przyjęli od niego tę Ewangelię. Kościół założył tam, jak wyzdrowiał. Bóg jest w Tobie 24 godziny na dobę. Czy czujesz, czy nie czujesz? A diabeł nie ma żadnych praw do Ciebie i Twojego życia. I diabeł nie posiada nie tylko żadnych praw, ale nie posiada żadnej siły do Twojego.
swojego życia. On wcale jest silny. On udaje, że jest silny. Tak jak ci gangsterzy udawali. Ale wiesz, tak naprawdę to jest szatanem? On się boi ciebie. Bo ty jesteś niebezpieczny. Bo ty jesteś dziwny jakiś. Bo ty umiesz powiedzieć grzechowi no! Rozumiesz? Ja kiedyś byłem człowiekiem powabranym seksualnie. Jak on mi wymienił twardy dysk, rozumiesz? Wymienił mi twardy dysk. To we mnie zmieniło się bardzo dużo rzeczy. To się zmieniły we mnie jakby całe układy psychiczne, jeżeli chodzi o kobiety. Zaczęła mi się moja żona podobać jedynie. Rozumiesz? To nie znaczy, że diabeł mnie nie atakował. Atakował mnie. Rozumiesz? Ale coś we mnie było tak nowego, rozumiesz? Że ja nie byłem, jakby nie miałem możliwości zawładnięcia mną. I coś takiego jest właśnie w tobie. Chyba, że dasz się oszukać, że jednak diabeł jest silny. Że jednak coś może. I będziesz mówił, jestem opresjonowany. Ale jestem opresjonowany. Za każdym razem twojego wyznania, że jesteś opresjonowany, będziesz słabszy. Będziesz słabszy, ale mam opresję. Ale jest mi ciężko. Ale bracie, ale niech diabeł dojeżdża. Wiesz, o co chodzi? Diabeł się dojeżdża. Proszę cię. Sąsiad, to rozumiem. Jeszcze jakoś wydał radę. A nie diabeł. Przestań gloryfikować szatana. I gloryfikuj go. Patrz, jakie Bóg ma zdanie na twój temat. Nawet jeżeli będzie ciężko ci w życiu, to pamiętaj, że ty to przejdziesz, ty to zwyciężysz. Rozumiesz? Przejdziesz i zwyciężysz. Odniesiesz sukces. Odniesiesz sukces. Odniesiesz sukces. Nawet jak wokół będzie bardzo ciężko, ty będziesz odnosił sukces. To nie znaczy, że wokół będzie łatwo. Zrozumiem. Zrozumiem. Kiedyś przy bombardowaniu Londynu była taka historia. Londyn był bombardowany. Jak była informacja o bombardowaniu Londynu, to ludzie uciekali do schronów przygotowanych. Ale była tam, w tej historii jest tam jedna kobieta, która tam nie uciekała. I oni kiedyś po bombardowaniu poszli do niej, bo to byli jej sąsiedzi, taka starsza pani. I oni mówią, ale mówię, dlaczego pani nikt nie schodzi do nas do schronu? Ona mówi, no bo wiecie państwo, ja uwierzyłam taką rzecz w mojej bliźni, że nie śpi i nie trzemie stróż Izraela. Bo sobie pomyślałam, po co obydwoje będziemy szukać. I ona nigdy nie zeszła do schronu. I jej dom nie był zbombardowany, ta kamienica, w której mieszkała. Czujesz klimat? Bo ta babunia uwierzyła, że nie śpi i nie trzemie stróż Izraela. Bomby padały, rozumiesz? Ten Wajza Hitler robił te wszystkie rzeczy. Ale ona spała u siebie w domu. O to tu chodzi, przyjaciele. To nie znaczy, że będzie naokoło super. Nie będzie, będzie coraz gorzej. Będą coraz gorsi ludzie wokół. Nie coraz lepsi, coraz gorsi. Bo szatan jest nazwany generacją złego. Będą powstawały coraz bardziej jakby takie złożone systemy niszczące. Wiecie, my jesteśmy terapeutami również. I ostatnio rozmawialiśmy, byliśmy w Kile. I tam braliśmy udział w działaniu takiego ośrodka przez kilka dni ambulatoryjnego. Czy wy wiecie, że w Kile 7 tysięcy młodych ludzi jest uzależnionych od narkotyków? Kile. Kiła ma, nie wiem, 50 tysięcy ludzi. 7 tysięcy młodzieży jest uzależniona od narkotyków. Pierwszy sklep z dopalaczami założył były policję. I rozdawał dzieciakom dopalacze na ulicę. Siedziałem 13 godzin na punkcie ambulatoryjnym, widziałem, kto tam przychodzi. Z ludzi demony wyganialiśmy człowieka. Przychodzili ludzie, dzieciaki przychodziły, które po 6 miesiącach brania dopalaczy miały zwabnienia już na mózgu. Nie mogły zapamiętać krótkiego tekstu. Wiesz, że to jest nie do wyleczenia, tylko cud jest potrzebny. Tylko się nie sterapeutyzuje, ponieważ ma zwabnienia. Rozumiesz? Po prostu. Ludzi tam przyprowadzaliśmy do Jezusa na tym ośrodku podczas tych spotkań. Modliliśmy się o ludzi, chroniliśmy demoniczne siły. Człowiek, który to prowadzi, jest naszym bratem w Chrystusie. Po każdej wizycie pacjenta, on, a przepraszam, nie po każdym, tylko po każdym dniu wizyt, on staje w swoim gabinecie, ogłasza ochronę krwi Jezusa, obmywa wszystko z duchowego pyłu, mówi, bo ja bym zgłupiał tutaj. Czyli nie będzie lepiej. Taka jest wiadomość.
Ja kiedyś siedzieliśmy u nas, mówię, teraz będziemy robić wyznanie. Prześladowania mieć będziemy. Mówię, zamknijmy ten temat raz na zawsze. Przestanie mieć złudzenia. Ale Ty w tym wszystkim zawsze będziesz zwycięzcą. Choć koło Twojego boku wpadło 1000, nic Ci nie będzie. Rozumiesz? Jak przyjdzie kryzys, to mogą padać sklepy, ale Twój nie padnie. To do Ciebie będą przychodzić kupować Bóg. Do Ciebie. A wiesz czemu? Bo nie będzie końca wygody Twojej. Nie będzie końca! A potem sobie odejdziesz w chwale. Nie na raka, tylko na starość. Chyba, że wcześniej wróci Jezus. Jest takie piękne umieranie. Na starość. Stary i syty dni. Kiedy się zastanawiałem, czemu Ty Boże napisałeś, że ten Mojżesz miał w wieku 120 lat zdrowe oczy. Ja mówię, nagroma mnie to wiedzieć akurat. Tak? Ja lata nie mówiłem tego, nie myślałem o tym. I kilka lat temu się nie mówiłem, aha, to o to chodziło. Że on po prostu był zdrowy do 120 lat, jak koń ten facet. Czyli można. Więc sobie powiedziałem, że będę żył 120 lat w szczęściu, zdrowiu, pomyślność. Czemu? Bo mogę. Jest jedna przyczyna. Bo mogę. Chyba, że mi się znudzi po drodze, tak jak święty Paweł zawołał, ojcze, walczę ze sobą, nie wiem, czy mam zostać, czy pójść. No dobra, zostanę. Potrzeba jeszcze zrobić. Tak? Paweł mówi, jedno i drugie nie pociąga. Czy rozumiesz? Taki kot. I mówi, śmierć jest dyskiem. Przecież rozumiesz, dzisiaj tylko przepadał pierwszy lepszy psychiatra, miał zaburzony koło. Zaburzony. Rozumiesz? A charyzmaniacy by demona śmierci z niego wyrzucali. No tak. No facet, który mówi, że śmierć jest dyskiem, to dla ludzi, którzy mają korbę, to mówią, demon śmierci. A wiesz czemu? Bo ci ludzie się boją śmierci. Mają rozwolnienie, jak myślą o śmierci. Ale śmierć jest zyskiem. Panujemy nad nią, ale jest w konsekwencji zyskiem. Możemy ją walnąć w mordę i odejdzie od nas. Mieliśmy wypadek samochodowy, toczyliśmy się do słów i wracaliśmy. Nic nam nie było. Człowiek, ja tylko siedziałem, potem miałem 5 panów anioła oznaczonych na ręku. Trzymał je tak, nawet się nade mną dach nie wygrał. Po prostu. Wyszedłem, wszyscy wyszliśmy z tego samochodu. Nic nam zniszczony do spodu. Norbert tam latał z tyłu jak bobka, bo się jeszcze nie przypiął, proszę Ciebie. Wyszedł z tego samochodu. Ja mówię, o Boże, kochany. On spojrzał na ten samochód i mówi na mnie, pastorze, nie przejmuj się, będzie lepszy. Patrzę, co on idzie robić, kierowca jeszcze nie wpięty, bo wisi pasa go do dołu. Rozumiem? A on idzie i taki zakręt tam był, z którego wypadliśmy. A on mówi tak, w imieniu Jezusa, zakręcie śmierci już nigdy na tobie nie umrze. Mówi, ja przeklinam twoje działania w tym miejscu. Słuchajcie, z tego zakrętu wylatywało mnóstwo samochodów do tego stopnia, że tam powstał zakład MPD. Taka ściągnę samochodem z tego żyli, z tego zakrętu. Wziął go przeklął. Rozumiesz? Wiecie, w tym samochodzie było nie tylko nas trzech, ponieważ my tam wracaliśmy z takiej usługi sporej i była tam taka sytuacja, że na tej usłudze od jednej pastorowej, która hodowała dużo zwierząt, dostaliśmy świnie. Wyjaśnię czemu. Bo ten kierowca miał siostrę, która miała takie rancho małe. A ta pastorowa miała świnki. To była wietnamska świnia kryta dzikiem. Takie krótkie dość, taki ryjek, widzicie? Czarna taka. Taka wyczuwka. To jest podobno fajne. Ja osobiście niespecjalnie jestem za hodowaniem świn. Nie jestem farmerem, żebyśmy dobrze zrozumieli. Chodzi o to, że on tam poszedł i zobaczył, że ta świnia ma małe warchlaki takie. I on mówi, ale ładne. Ja zawsze mówię do ludzi, jesteśmy na usługach. Jak jeszcze jest silne działanie Bożej mocy, to nie mów, że coś Ci się podoba, bo Ci dawno. To tak działa. Nie wolno tego, co... Każdy usługujący się musi tego nauczyć. Nie możesz powiedzieć komuś, rozumiesz, że coś Ci się podoba, ponieważ większość ludzi Ci da to. I to jest, rozumiesz, i tak nie wolno. Wielu usługujących to robi. Uważa, że za to odpowiedzą przed Bogiem. Bo do tego się trzeba nauczyć. Ale on tego nie wiedział niestety. I on mówi, jakie piękne prosiaki. Wyjeżdżamy, patrzę, jest wszystko. Pieniądze w kopercie, elegancko, świnia w kartonie. Co jeszcze? Oni mieli węże w tym domu. Człowieku.
i te węże żarły szczury, więc oni mieli szczury takie białe. Więc on dostał tą świnię w kartonie i dostał słoik, w którym były dwa szczury. Co się dzieje? Mamy wypadek. Wracamy do skupia, mówię w ogóle, jaka jazda, wracamy do ludzi ze śpią, panią szczury. Szczury tu stoją w ogóle, jestem skupą, już ich zwierzę. Słuchaj, wywalamy się tym samochodem, w ogóle wszyscy żyjemy na wysłoniku. Czyli jest samochód zmiażdżony, żyjemy my, żyje świnia, żyją szczury. Przyjeżdża policja, stoimy my, stoi świnia, znaczy świnia nie stoi, leży na boku do parcia, bo ma traumę po przejściu, stoją szczury, przyjeżdża policja. Panowie, a to kto tu miał wypadek, bo byliśmy do wypadek. Jak to panowie, że panu nic nie, nic tam nie jest, Bóg nas chroni w ogóle, mówię. A to co, my świnia. Wszystko przeżyło, co żyło! Bo Bóg jest Bogiem życia! Bo ja następnego dnia miał usługiwać w Gdańsku. Ja nie wiem, czy aż umierać tego wieczoru. Czemu? Bo śmierć nad tobą panować nie będzie! Śmierć nad tobą panować nie będzie! To mi to! No my nie chodzimy w tej mentalności. Śmierć koniec. To my jesteśmy, świat nie. I po prostu chcę, żebyś w tym był. Żebyś to miał w sobie. Bo inaczej, w innym wypadku, my nie jesteśmy w stanie prawidłowo zafunkcjonować. Jeżeli my cokolwiek chcemy zrobić w swoim życiu jak należy, to musimy być świadomości i świadomi życia w nas. No i teraz nagle od momentu tego, że nauczę.